Zdrowiu kobiet bez tabu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o konflikcie serologicznym. Bardzo często zdarza się, że na pierwszej wizycie przychodzą pacjentki i mówią: panie doktorze, mam konflikt serologiczny z mężem. Konflikty z małżonkami rozgrywają się na zupełnie innym poziomie. Istotą konfliktu serologicznego jest niezgodność między matką a płodem. Jeżeli kobieta zgłasza się na pierwszą wizytę w ciąży, standardowo oznaczamy grupę krwi i sprawdzamy obecność przeciwciał. O konflikcie mówimy wówczas, jeżeli pojawią się we krwi matki przeciwciała, które skierowane są przeciwko antygenom krwinek czerwonych płodu. W praktyce oznaczamy głównie przeciwciała anty-D. I to jest najczęstszy konflikt, który występuje w patologii ciąży. Konflikt w zakresie grup RH. Standardowo, jeżeli kobieta jest RH ujemna, a mężczyzna jest RH dodatni, to możemy mówić o tak zwanym układzie konfliktowym. Nie oznacza to wcale, że ten konflikt się pojawi. Jeżeli zgłasza się do nas kobieta, która jest RH ujemna, to ma oznaczone przeciwciała na początku ciąży, następnie w 21-26 tygodniu ciąży i później 27-30 tygodni ciąży. Celem tego działania jest wykrycie wczesne pojawienia się przeciwciał, które przechodząc przez łożysko niszczą krwinki dziecka, doprowadzając do jego niedotlenienia, anemii, w konsekwencji do pojawienia się po porodzie objawów choroby hemolitycznej noworodka, w skrajnych przypadkach, praktycznie w tej chwili już niespotykanych, do zgonu albo wewnątrz macicznego, albo po porodzie. Chciałbym podkreślić, że w praktyce takie ciężkie sytuacje zdarzają się tylko w dwóch konfliktach. To jest konflikt w zakresie grupy RH i w zakresie grupy KEL. Pozostałe są, szczerze mówiąc, mało istotne w patologii ciąży i nie doprowadzają do istotnych powikłań w czasie ciąży. Jak wykrywamy i jak nadzorujemy kobietę, u której stwierdzamy obecność przeciwciał? No więc możemy oznaczać tak zwane miano przeciwciał, czyli sprawdzamy sobie, ile tych przeciwciał jest, to jest jedna rzecz. Dwa, wykonujemy badania ultrasonograficzne, oceniając stan płodu, czy pojawiają się cechy takie jak obrzęk, pojawienie się płynów w jamach ciała, jak wygląda ilość wód płodowych, jak wygląda łożysko. Żeby ocenić to, czy ten płodzik już jest zanemizowany, czy jest ciężko chory, kiedy wykonywano tak zwaną kordocentezę, czyli igłą wbijano się przez skórę do macicy, nakłuwano pępowinę, pobierano krew, żeby sprawdzić, jakie jest stężenie hemoglobiny. W tej chwili do monitorowania stanu dziecka używamy techniki doplerowskiej, która pozwala w dość dokładny sposób ocenić, czy u tego dzieciaczka nie ma przypadkiem już niedotlenienia. Jeżeli stwierdza się, że dziecko ma cechy choroby hemolitycznej, jest obrzęknięte, ma wysoką prędkość przepływu w tętnicy środkowej mózgu, no to wówczas możemy podjąć działanie lecznicze. I takim działaniem leczniczym jest transfuzja wymienna. Jest to zabieg wykonywany już w wyspecjalizowanych ośrodkach, który polega na podaniu do pępowiny koncentratu krwinek czerwonych. Czasami taki zabieg trzeba wykonywać kilkakrotnie. Skąd się biorą przeciwciała we krwi matki? One się biorą stąd, że istnieje coś takiego jak przeciek matczyno-płodowy. W czasie masywnego krwawienia, w czasie ciąży, przy poronieniu zagrażającym, przy zabiegach takich jak na przykład amniopunkcja, po usunięciu ciąży pozamacicznej czy po porodzie może dojść do pojawienia się w krążeniu matki krwinek płodu. Nasz układ jej układ odpornościowy rozpoznaje te krwinki płodowe jako coś obcego i zaczyna produkować właśnie te przeciwciała. Więc dochodzi do uczulenia układu odpornościowego na obcy antygen. W kolejnej ciąży może ten w związku z tym przeciekiem matczyno-płodowym
może ten układ odpornościowy zareagować wytworzeniem dużej ilości przeciwciał, które przejdą właśnie przez łożysko i uszkodzą krwinki dziecka. Powiedziałem o leczeniu, ale teraz chciałbym przede wszystkim powiedzieć o profilaktyce. W sytuacjach, kiedy mamy kobietę ciężarną, która ma grupę RH-, po porodzie zawsze podajemy immunoglobulinę. Ale powinniśmy również podać tą immunoglobulinę w czasie ciąży. Jeżeli na początku ciąży nie ma przeciwciał, jeżeli mamy brak przeciwciał w 21, 26 i po 27 tygodniu ciąży, wówczas między 28 a 30 tygodniem ciąży podajemy domięśniowo zastrzyk, który zapobiega pojawieniu się uczulenia na krwinki płodu. To działanie profilaktyczne jest bardzo skuteczne i zmniejsza nam ponad 10-krotnie ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego w kolejnej ciąży. Tak więc, drogie panie, jeżeli macie grupę krwi RH-, pamiętajcie, że powinniście otrzymać profilaktykę w postaci zastrzyku immunoglobuliny anty-D po krwawieniu we wczesnej ciąży, po ciąży pozamacicznej, śródciążowo i również po porodzie. Często właśnie panie pytają, czy jak już dostałam zastrzyk w czasie ciąży, czy po porodzie też będę musiała przyjąć ten zastrzyk. Tak, ten zastrzyk również otrzymają panie po porodzie. A więc, drogie panie, konflikt serologiczny, przede wszystkim to nie jest konflikt z mężem i jest to taka sytuacja kliniczna, która po pierwsze zdarza się już w tej chwili bardzo rzadko, a po drugie mamy możliwości skutecznego monitorowania stanu dziecka i jeżeli zachodzi potrzeba skutecznego leczenia. Nie bójcie się. Jeżeli macie jakieś pytania, zawsze zadajcie te pytania swojemu lekarzowi prowadzącemu. Jeżeli macie jakieś pytania do dzisiejszego filmu, zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Lajkujcie i zapraszam do subskrypcji. Wszystkiego dobrego.